siemanko, ja jestem Benek i witam was w kolejnym Tech Newsie. Dzisiaj Tech News o takim samym tytule jak ten artykuł, który to wzbudził troszeczkę kontrowersji dzisiejszego dnia. Widziałem dużo aktywności na ten temat na Twitterze i no, weźmy go jako punkt zaczepienia do porozmawiania sobie w ogóle po raz kolejny o problemie Intela, jaki jest, i zaczniemy od samego artykułu, który mówi, że afera jest o nic, bo procesory AMD psują się nawet bardziej niż procesory Intela. To jest dla mnie kolejny przykład, taki anegdotyczny, jak podawanie, co niejednokrotnie krytykowałem, że procesory AMD sprzedają się dużo lepiej niż procesory Intela, na przykładzie jednego sklepu dużego. Największego chyba nawet, z Niemiec, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, ale jego statystyki były przekładane bardzo często w wypowiedziach wielu YouTuberów, czy też jako przykłady do wielu artykułów na stronach technologicznych, jakoby no właśnie procesory AMD absolutnie zdominowały Intela i to trwa już od 2 czy 3 lat, nie? Że Ryzeny się sprzedają lepiej. No i sprzedają się lepiej od 3 lat, przy czym nadal AMD ma 30% rynku, a Intel 70%. I dlatego takie przykłady nie są w żaden sposób, no moim zdaniem, responsywne, jeżeli chodzi o cały rynek. Może pokazują jakąś tendencję wśród graczy, ale już też robiłem wam nieraz odcinek, że PC-ciarze jako tacy, bez podziału na gracze, nie gracze, PC-ty, to jest dużo mniejszy procent całego rynku procesorów. Tam rządzą jednak laptopy. My żyjemy w tej naszej YouTube-owo-PC-towej bańce, że to PC-ty istnieją. Gdzieś tam są laptopy i w ogóle konsole gdzieś tam jeszcze są, nie? Ale tylko PC-ty. No nie, no, PC-ty z tej trójki, czyli konsole, laptopy, PC-ty są ostatnie, jeżeli chodzi o ilość posiadanego rynku. Co za tym idzie, też taki, chyba to było Mind Factory, nie pamiętam. Podając statystyki dla PC-tów, też nie odzwierciedla całego rynku. Tutaj na temat awaryjności procesorów AMD kontra procesory Intel, chodzi tutaj o procesory 13-14 generacja versus seria 5000-7000, bo okazuje się, że najbardziej awaryjna jest jednak Intel 11 generacji według tej firmy. Jest to Pidgeot System, chyba tak mi się wydaje, że to się czyta. Jest to firma, która zajmuje się właśnie składaniem serwerów, systemów komputerowych w Stanach Zjednoczonych. Całkiem duża, jak tak sobie mniej więcej sprawdziłem, no to oni no, tych układów kilkaset dziennie nawet mogą sprzedawać, więc no, jest to też taki duży sklep jak na przykład Mind Factory, ale po raz kolejny nie należy brać tego jako przykład reprezentatywny dla całego rynku. I to, że według Pidgeot System AMD psują się częściej, bo aż 4% zarówno dla serii 5000, 7000, a zaledwie 2% dla 13, 14 generacji, pomimo tego, że tych procesorów, no, załóżmy, wydaje mi się, że jest to procentowo podane do woluminu wszystkich wypuszczonych procesorów, to bez względu na to, czy sprzedali 10 Ryzenów, a 100 Inteli, czy na odwrót 100 Inteli i znaczy tak, 100 Ryzenów, a 10 Inteli, no to biorąc z tego wszystkiego procent, mamy jakieś odzwierciedlenie, chociaż tą ilość, ten wolumin też z chęcią bym poznał. I to nie jest przykład reprezentatywny. I to rzucam wam jako taką ciekawostkę, bo to jest kolejny temat, który zaczyna bardzo mocno grzać w internecie, żeby tego nie przyjmować jako jakiś wyznacznik czy też linia obrony. W ogóle ten cały, ta cała afera, moim zdaniem, zaczyna być przez wiele osób traktowana tak zero-jedynkowo. Jedni to mówią, że w sumie nie ma problemu, inni mówią, że no Intel upada, no koniec Intela, Intel pogrzebany, zwalnia ludzi i spadł na giełdzie. No tak, tylko że Intel spadł na giełdzie o 20%, a czy to już w tym momencie nawet 30%, więc dużo,
ale Nvidia w tym samym czasie spadło o 10% i chyba nikomu przez myśl nawet nie przeszło, że Nvidia upada. Do tego Nvidia zapowiedziała, że ma problemy z matrycą Blackwella pod AI i zostaje opóźniona o 3 miesiące dostawa akceleratorów pod AI. Urząd Stanów Zjednoczonych, tutaj nie mam akurat tego newsa, rozpoczyna jakieś dochodzenie przeciwko Nvidia. Nie upada ta firma. Podobnie też afera z 13 i 14 generacją nie doprowadzi do upadków Intela. To jest bardzo mocno rozdmuchiwane, natomiast po raz kolejny wydaje mi się, że w bańce, takiej naszej YouTube'owo-technologicznej bańce, bardzo mocno nas ten temat grzeje i oczywiście powinien nas grzać. To jest to, czym my się tutaj interesujemy, o czym my mówimy, więc zupełnie się nie dziwię, że jedna z największych, o ile nie największa afera ostatniej dekady, czy nawet dekad, jeżeli chodzi o sprzęt PC-towy, czy ogólnie komputerowy, tak nas wszystkich grzeje. Jak najbardziej jest to w porządku, więc też mowa o rozdmuchiwaniu afery wydaje mi się, że nie jest tutaj odpowiednim sformułowaniem. To jest po prostu to, czym się generalnie ten światek technologiczny zajmuje. Póki nie będę słyszał w Teleekspresie o tym, to wydaje mi się, że jest to bardzo mocno bańkowa, bańkowo bardzo mocno głośny temat. Wydaje mi się, że globalnie mimo wszystko dużo więcej innych rzeczy jest głośniejsze niż ten problem. Intel poleciał na giełdzie nie przez te procesory, a przez niedowiezienie wyników finansowych. Nie procesory, nie te, ta afera z procesorami sprawiła, że tak Intel poleciał na giełdzie. Być może częściowo też, ale problem z procesorami wychodził wcześniej. Intel przyznał, że jest problem z procesorami i giełda się nie ruszyła. Dopiero po opublikowaniu wyników finansowych i powiedzeniu, że zwalniają 10% swojej załogi, co przełoży się w sumie na kilkanaście tysięcy ludzi. Ja takie zwolnienie w swojej firmie przeżyłem w tym roku. Też kilkanaście procent załogi zostało zwolnione. Oczywiście kilkanaście tysięcy ludzi brzmi spektakularnie, ale już procentowo, no tak jak mówię, ja przeżyłem to w swojej firmie też w tym roku, więc jakoś mnie to bardzo nie grzeje. Zwłaszcza, że Intel zatrudnia tam chyba 100, 120 czy 130 tysięcy ludzi. Faktycznie, no kilkanaście tysięcy to jest sporo, natomiast tego oczekują akcjonariusze. I dopiero wtedy po tych ogłoszeniach, czyli wyniki finansowe, zwolnienia, poleciały akcje w dół. Więc po raz kolejny łączenie tego z aferą, jeżeli chodzi o psucie się 13 czy 14 generacji, czy jakieś ich wady, coś, co jeszcze nie do końca jest wiadome. I zaraz sobie też powiemy, bo to mnie najbardziej interesuje, co Intel powinien zrobić, żeby z tego wszystkiego w miarę, jakby ten damage control zrobić jak najlepszy. Już zrobili to gwarancją, ale dobra, wróćmy do tego, że to po tym te akcje poleciały. Dobra, te rzeczy mogły w jakiś sposób też na to oddziaływać, że już inwestorzy tam nie zaczęli wyprzedawać akcji po informacji o wadach procesorów, stwierdzili, dobra, zobaczymy, jak to Intel rozegra, ale do tego doszły kiepskie wyniki finansowe, no te na pewno wady procesorów, czy też ta nierozwiązana sytuacja, bo jeżeli byłoby wszystko jasne, powiedziane czarno na białym, znaczy teoretycznie powinniśmy to tak odbierać. Intel powiedział, problem z mikrokodem, wypuszczamy, jest załatany. Jest w nas taka troszeczkę nieufność, że no może to nie do końca jest rozwiązanie i że może coś tam się jeszcze dziać, ale dostajemy poniekąd na to odpowiedź w postaci przedłużonej gwarancji procesorów. Czy to wystarczy? Moim zdaniem na razie nie. Jeżeli mikrokod załata problem, luz, bluz, malina, jakieś tam wadliwe jeszcze zostaną procesory, one będą sukcesywnie wymieniane na tej przedłużonej gwarancji, ale mimo wszystko będzie już całkiem nieźle, za niedługo wyjdą nowe procesory, poniekąd o tej aferze się zapomni, bo tak samo jak było ze złączami PCI Express do kart graficznych od Nvidia, też było naprawdę masakra, płoną złącza, płoną lasy, w ogóle Nvidia to, i tutaj się rymuje, ale
nie zrymuje. I było, że tragedia po prostu jest. No, no i co? No i było trochę szumu. Ja osobiście żaden z moich widzów im się złącze nie spaliło. Z procesorami Intela jest większy problem. Tutaj już część z Was mówiła w komentarzach, że jakieś tam problemy z niestabilnością doświadcza. W związku z tym, no tutaj gwarancja, wymiana procesora na nowe. Jeżeli mikrokod to załatał, no to ów i Intel powoli będzie mógł dochodzić do siebie. Ale to nie jest wystarczające. Oni samą gwarancją, pomimo tego, że moim zdaniem jest to dobry krok, nie wyjdą z tej sytuacji obronną ręką. Trzeba jeszcze coś z tym wszystkim zrobić. I tutaj no, Intel powinien zrobić dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które ja sam Wam mówiłem w pierwszym odcinku z tej serii, gdzie powiedziałem, że Intel ma problem. Powiedziałem, że ja sam osobiście widziałbym, że Intel wrzuca na 13 i 14 generację genialne promki. Takie, żeby te kompy naprawdę wyglądały, znaczy procki wyglądały naprawdę super atrakcyjnie na tle AMD. Tak jak AMD kiedyś oferowało dużo lepsze ceny na tle Intela i ludzie tak sobie myśleli, że no to AMD to nie jest do końca ta sama jakość co Intel, że Intel lepszy jakościowo, że lepsze sterowniki, z AMD jakieś tam są problemy z pamięciami. Pamiętacie, pierwsze Ryzeny, ale cena była gitowa, nie? I dlatego wszyscy szli w kierunku AMD. Teraz Intel musi w tą grę zagrać właśnie z tej strony. Teraz Intel niestety będzie miał, zwłaszcza w środowisku takim pecetowym, gamingowym, YouTube'owym, przepiętą łatkę, no, że tam coś się spieprzyło w tej 13, 14 generacji. Muszą to zasłonić super promkami. Ja sam, jak przeszedłem na 10 generację, kiedy były te takie uber promki, no to teraz bym się zastanawiał, zresztą tak jak już Wam mówiłem w pierwszym odcinku, pomimo tego, iż chciałem przechodzić na Ultra Series 2, tak, czyli na te nowe procesory z mojej 12 generacji, to zastanawiam się, czy z takiej właśnie naukowej powinności, ciekawości youtuberskiej nie przejść na 14 generację. Mam 13 w swoim kompie, i albo przejdę na tą 13, albo na 14. Na pewno przejdę na jedną z tych dwóch serii właśnie, żeby to przetestować. I powiem szczerze, czekam na te promki. Czekam na promki, na te procki. Mam nadzieję, że one będą na tyle atrakcyjne, że 14 generację kupię naprawdę w dobrej kasie. I to byłoby kolejny krok do łagodzenia tej całej sytuacji. Że wiecie, ludzie popatrzą na te promki, pomyślą sobie, kurde, jest w pizdu taniej od AMD. 5 lat gwarancji dostaję na tego procka, więc no w sumie wymieniam kompa co 2-3 lata, co mi szkodzi. Wezmę sobie taki procek, jak się spieprzy, to i tak mi go wymieniam na gwarancji, bo mam aż 5 lat gwarancji. Przynajmniej taki jest mój ciąg, że tak powiem, myślowy w tej kwestii, co mnie by mogło do tego skusić. I ja też tak trochę w ten sposób o tym myślę. Kupię sobie tam, nie wiem, 14900K, 14900KS. No i tak mam 5 lat na to gwarancji. Więc nawet jak mi zdechnie po 2-3 latach, jak mi zdechnie w trakcie renderowania jakiegoś filmu czy coś takiego, to się lekko zdenerwuję i pewnie wtedy od razu nagram o tym film i trochę brzydkich słów wypowiem. Ale jak mi gdzieś tam w międzyczasie zacznie lekka niestabilność się pojawiać, cyk, gwarancja, a ja, zwłaszcza ja, gdzie zamierzam, mam nadzieję, za te 5 lat nadal być na technologicznym YouTubie, wydaje mi się, że w ciągu tych, no nie wiem, 2 lat, 3 zmienię na nowszy, jeszcze nowszy procesor. W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, którą Intel może zrobić, żeby ten damage minimalizować. No i jeszcze jedna rzecz, którą powinien zrobić, aczkolwiek to będzie bardzo trudne do przeprocesowania, nowe procki też powinny być tańsze od konkurencji. Wątpię, żeby tak się stało, bo Intel tutaj produkuje częściowo TSMC, więc produkuje drożej niż jak robił to do tej pory, czyli tylko i wyłącznie za pomocą swoich fabryk. Więc no, czy uda im się osiągnąć aż tak niskie ceny, żeby być konkurencyjnym, żeby to, co ja oczekuję, czyli Uber promki na to wszystko wleciały, nawet na nowe premierowe procesory,
Nie wiem, wydaje mi się, że o to z tych wszystkich rzeczy, które ja osobiście oczekiwałem od Intela, bo w pierwszym filmie powiedziałem, że wydłużona gwarancja, że super promki na te procesory i to właśnie podtrzymuje, wydłużona gwarancja się wydarzyła, teraz czekam na te super promki, mam nadzieję, one już powinny nastąpić, dziwię się, że jeszcze to nie nastało, chociaż może właśnie Intel tego nie robi z tego względu, że no... Padłyby podejrzenia, że chcą szybko wyprzedać wadliwą serię, żeby się pozbyć problemu. Wydaje mi się, że właśnie dlatego jeszcze nie wprowadzili tych super promek, że chcą naprawić problem, a przynajmniej go zminimalizować, chociaż wierzę w to, bo tylko tyle nam pozostaje, że faktycznie chcą go naprawić w pełni i wtedy wprowadzić super promki. To byłoby moim zdaniem dobre działanie. No ale na te nowe procki wprowadzenie dobrych cen, chociaż moim zdaniem to jest właśnie jedno z rozwiązań tej sytuacji, będzie najtrudniej. Problemem są dotknięte 13, 14 generacja, więc series Ultra, która już przypominam też od roku jest na rynku, bo ja mam nawet procesor w Asusie swoim wypożyczonym ZenBooku 16, mam tam już series 1, więc tak jak mówię, 13, 14 generacja, 12 nie i nowa seria Ultra też nie. Więc to te Raptor Lake i Refresh były tym problemem dotknięte, ale ludzi to nie obchodzi. Zła łatka zostaje przypięta, więc no, mimo wszystko jest, przynajmniej ja mam wrażenie, że jest taki rodzaj pewnej nieufności. Oczywiście on występuje teraz od 2 tygodni tak mocno nasilony. Może się okazać, że za kolejne 2 tygodnie już będziemy o tym zapominać, a za 2 miesiące, kiedy przyjdzie do premiery Series Ultra 200, już praktycznie mało kto będzie o tym pamiętał. Tylko kilku takich zagorzałych przypominaczy gdzieś w komentarzach będzie o tym pisać, że Intel to gówno, nie kupujcie. W związku z tym, no ciekawy jestem, jakie dalsze kroki Intel powściągnie, czy poweźmie, nie wiem jak to powiedzieć, w tym temacie. Ja tak jak mówię, po tym co dostałem, czyli wydłużona gwarancja, znaczy dostałem, no, powiedziałem, że takie kroki powinien w swoim pierwszym filmie Intel zrobić, żeby było dobrze. Teraz oczekuję obniżek na te procesory, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że po takiej aferze z tymi procesorami one nadal sztywno będą trzymać cenę zbliżoną do konkurencji, bo już widać tendencję, wszyscy w polecanych zestawach wleciały, polecane zestawy praktycznie u wszystkich na sierpień, wszyscy cancel na 13-14 generację, nie na Intela, to ważne, nie na Intela, tylko na 13-14 generację w zestawach, gdzie były procesory 12 generacji. Ludzie nadal je polecają, znaczy ludzie, mówię tutaj o Liptonie, bo akurat porównałem sobie jego polecane, a u reszty widziałem tylko ban na Intela, taką miniaturkę, więc zakładam, że nadal, jeżeli ktoś miał, nie wiem, 12400F polecanych, czy 12100F, czy 12100, to nadal te procesory poleca, bo one nie są dotknięte tymże problemem. No, jak te promki wlecą na te procesory, no to wydaje mi się, że to będzie kolejny krok w dobrą stronę. Intel sporo stracił i będzie się musiał z tego wygrzebywać, ale daleko, naprawdę uwierzcie mi, daleko do jego upadku jest. Po pierwsze, dlaczego Intel nie może upaść? To może jest temat na osobny odcinek, dlaczego Intel nie może upaść? No dlatego, że Intel jest w praktyce jedynym dużym dostawcą, właścicielem fabryk, które mogą produkować w litografii. To jest w ogóle... No dobra, to jest temat na zupełnie inny odcinek. To jest... A może sobie tutaj zrobię cięcie i żeby ten film nie był za długi, wrzucę Wam to w jakimś następnym odcinku, ale wyobraźcie sobie, że Stany Zjednoczone doprowadzają do tego, że Intel upada i zwijają cały swój przemysł litograficzny w ciągu następnych 3-4 lat. W tym samym czasie wybucha wojna, i Chiny zajmują Tajwan. I kto kuźwa dla Zachodu produkuje procesory? Samsung? Może. Czy wyrobi? Nie sądzę. Intel ma najlepsze ubezpieczenie, jakie może mieć. Pomimo tego, że może przejść ciężko, w pewnym momencie, jeżeli naprawdę będzie blisko dna, o ile się blisko tego dna znajdzie w ogóle, bo wydaje mi się, że się wykaraska zanim znajdzie się blisko takiego mocnego dna, jak na przykład w pewnym momencie było AMD, to
Stany Zjednoczone jako rząd podłączą mu taką kroplówkę, że znowu sobie wstanie. Bo oni zwyczajnie nie mogą upaść z punktu widzenia strategiczno-geopolitycznego. Nie pecetowego. Geopolitycznego. Bo widzieliśmy w trakcie pandemii załamania łańcucha dostaw, jak bardzo mocno ucierpiał świat w momencie załamania tych dostaw z Azji. I nagle potem wszyscy się obudzili, o panie, budujemy fabryki procesorów w Europie, co robi Intel, by the way, czego nie odwołał, tam obciął, z tego co wiem, Francję i Włochy. Zresztą robiłem wam chyba albo o tym odcinek tu, albo na podsumowaniu newsów na IT Hardware, że Intel wycofuje się z inwestycji we Włoszech i Francji, stawia na Niemcy i Polskę, czyli ten zakład, który miał powstać w Polsce i główna fabryka w Niemczech. TSMC idzie do Europy, TSMC idzie do Stanów Zjednoczonych. Intel buduje więcej fabów w Stanów Zjednoczonych, zakłada Intel Foundry, bierze do finansowania od rządu Stanów Zjednoczonych, bo wszyscy zobaczyli, że produkcja litograficzna jest hiperważna. Ani Nvidia, ani AMD, oni nie mają tego ubezpieczenia w postaci bycia kluczowym w łańcuchu dostaw. Z punktu widzenia oczywiście graczy, pecetowców, no to wiadomo, to teraz Intel jest tak naprawdę na trzecim miejscu progu zaufania, jakiejś takiej rentowności i tak dalej. Nam się wydaje, że właśnie Intel upada, ale znaczy nam się, mi się nie wydaje, bo tak jak wam mówię, Intel nie może upaść, więc jak ja widzę nagłówki, że Intel upada, no to śmiech nam troszeczkę pod nosem, że co upada, bo mu się dwie generacje procesorów spieprzyły? No dobra, może upadł w oczach wielu, ale z punktu globalnego, z punktu widzenia rządów Stanów Zjednoczonych, Intel zwyczajnie nie może upaść. Nie ma szans. Po prostu nikt do tego przy zdrowych zmysłach tam nie dopuści, bo wtedy byliby już zupełnie w kieszeni Chińczyków. Chińczycy, jeżeli by na przykład wiedzieli, że jedynym ogniwem dostarczającym półprzewodniki dla świata zachodu jest TSMC, oczywiście takich mniejszych firmek, Texas Investment, Infineon, jakieś takie firmy, które projektują i w małym zakresie litograficznie produkują swoje procesory, jest cała masa, ale no, to jest promil zapotrzebowania. SMIC w Chinach, TSMC, Samsung, Intel to są ci najpotężniejsi gracze, którzy się liczą. Samsung, który też jest by the way w Azji, okej, może nie zagrożony w jakiś sposób, ale no, w momencie, kiedy cały światowy przemysł półprzewodnikowy przeniósłby się w tamten rejon świata, Chiny jedną morską blokadą, kilkoma atakami są w stanie zupełnie pozbawić świat zachodu dostępu do, czy zupełnie może nie, ale w 90% dostępu do półprzewodników. Jeżeli Intela by nie było, ale jest Intel. W związku z tym nikt do upadku Intela nie doprowadzi. Do potężnego zjazdu, może blisko dna, ale mówię, jeżeli byliby bardzo blisko dna, zagrożeni upadkiem, dostaną taką kroplówę, że wstaną jak nowonarodzeni. Na razie muszą sobie radzić sami z tym i bardzo dobrze, bo jak człowiek sobie sam radzi z problemami, to wychodzi z nich silniejszy. Mam wrażenie, że z firmami też tak jest. Patrz, AMD, jak sobie świetnie poradziło, wychodząc z problemów. Oni mieli kroplówkę, którą sami sobie zgotowali AMD, czyli konsolę. To była ich kroplówka, przez to, że dostarczali procesory do Xboxa Series One i PlayStation 3. To była ich kroplówka, która ich utrzymała wtedy przy życiu. Gdyby nie konsole, AMD by już nie było. Ale mieli tą kroplówkę, wyszli na prostą i wyszli z tego wszystkiego jeszcze silniejsi. Intel tak samo musi sobie z tymi problemami poradzić, ale uwierzcie mi, jest daleki od upadku. Daleki od upadku. W naszych oczach może blisko, ale w kwestii globalnej jako firma Steel naprawdę bardzo im daleko do upadku. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dajcie znać, czy w ogóle ciekawy ten odcinek, czy nie ciekawy. Tak, chciałem właśnie wykorzystać, bo tam było na Twitterze, ktoś wrzucił screen z tego artykułu, poprosił o komentarz Liptona i faktycznie no, jest taki mocno bajtowy ten
ten artykuł, ale on się niczym nie różnił właśnie od tych artykułów, które ja do tej pory krytykowałem bardzo mocno, że AMD sprzedaje się 50% lepiej od Intela i wrzucenie screenu, jak wygląda sprzedaż AMD versus Intel z Mindfactory w Niemczech. No, potężny niemiecki rynek, no może i większy od polskiego, ale daleko mu do rynku Stanów Zjednoczonych czy rynku azjatyckiego, gdzie nastroje mogą być zupełnie inne, tak? AMD owszem rośnie na rynku cały czas względem Intela, ale to jest nadal dwukrotna przewaga Intela, jeżeli chodzi o taką ogólną overall sprzedaż procesorów, bo w HDD uważam, że AMD zaorało Intela. Laptopowo Intel ma gigantyczną przewagę nad AMD, serwerowo AMD bardzo mocno rośnie, PC-towo podobnie. Ale to wszystko tak się kompensuje, że overall cały czas to przeciąganie liny jest całkiem równe. Ciekawy temat. Podobają mi się takie tematy na właśnie styku technologii i takiej rozkminy trochę gospodarczej, trochę rozkminy takiej, no wiecie, poteoryzowania sobie. Ja to lubię, ja to sobie lubię do Was pogadać na takie pierdoły, więc bardzo cieszy mnie ten temat. I tylko sobie go skrzętnie wykorzystałem, żeby do Was móc na ten temat pogadać, ale kurde, pod koniec tego odcinka w 20 minucie wpadłem, że fajnym tytułem byłoby Intel nie może upaść. Może następny Tech News właśnie w tym temacie i tam się rozwinę już dla tych, bo do tego momentu wytrzymuję jakieś 20-30% oglądających, więc byczku, jak wytrzymałeś, to napisz komentarz. Wytrzymałem. No i dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam sobie odpuszczają w połowie filmu nowy film na temat tego, że Intel upaść jednak nie może. To nie jest w żaden sposób kwestia tego, że przez to, że on nie może upaść, to te problemy z 13, 14 generacją w jakiśkolwiek magiczny sposób znikną. Nie znikną, z tym sobie muszą poradzić. To mleko, to piwo właściwie, które sobie nawarzyli, muszą wypić. Ale i nawet jeżeli to będzie przynosić ich dalsze straty, ich dalsze upadki na giełdzie, to koniec końców, tak jak mówiłem, w pewnym momencie USA kroplówkę Intelowi podepnie. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Bardzo dziękuję, że przetrwaliście ze mną aż tyle czasu, ale naprawdę chciało mi się do Was pogadać. Temat miał być na 10, 12, 15 minut, tak jak zwykle, a już w trakcie się rozkręciłem. Nowe wątki pojawiły się w mojej głowie, o których chciałem Wam powiedzieć, no i tak wyszło. Dobra, dzięki wielkie jeszcze raz. Miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia jutro. Cześć! Thank you.